Przed nami mecz, który wyłoni najlepszą drużynę Euro. Witamy serdecznie w nadchodzącym finale rozgrywek Euro 2024, który z pewnością zapisze się na kartach piłkarskiej historii. Skomentują ten mecz dla Państwa Tomasz Smol. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Oto skład reprezentacji Polski. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według Ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony. To stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rywala. Uderza Lewandowski i gol! Mamy otwarcie! Już wiemy, że w finale Euro 24 bez bramek się nie obędzie. Teraz widzimy, jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż, takiego uderzenia tylko pozazdrości. Irlandia zaczyna ze środka boiska. Muszą odrabiać straty. Przegrywają jednym golem. Omobamidele. Ogbene. Biega teraz odważnie w wolne przestrzenie na boku boiska. Aut bramkowy, a pachniało tu przez chwilę golem. Szymański. Buksa przy piłce teraz. Udana interwencja bramkarza. Ferguson. Ogbene. No, 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 ale trik. Sędzia dostrzega to przewinienie, ale pozwala grać dalej. Złe to podanie. Za mocne. Piłka poza boiskiem. Out. Szymański. Frankowski przy piłce. Sędzia się nie waha i gwiżdże po tym zagraniu. Rzut karny. Czy uda się zamienić karnego na drugie trafienie dla zespołu? Fatalnie, po prostu fatalnie uderzył. Jacku, nie wiem, co on chciał zrobić. Żeby chociaż trafił w światło bramki z tej jedenastki. Nie zdziwię się, jeśli menedżer postanowi go dzisiaj zdjąć z boiska. Coleman. Johnston. McLean. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Uwaga, nie łapie. Nadal groźnie. Ulala, co za refleks. Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy korner. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Przemysław Frankowski. Zalewski. Piotr Zieliński. Zagranie do Dawidowicza. Szymański teraz szarżuje z piłką, a potrafi w ataku wiele. Odbiera czysto w polu karnym. Jest coraz bliżej pola karnego. Podanie do Adama Buksy. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Ferguson. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Strata. Nic z tej kontry nie będzie. Oj, świetne. Prostopadłe zagranie. Tak, chciał tutaj spróbować technicznego uderzenia, ale nie wyszło mu to. Nie dość, że uderzył lekko, to jeszcze niecelnie. Przy takim strzale konieczna jest precyzja. Pora chyba wrócić na trening.
Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. I strzał na bramkę. Pewna interwencja bramkarza. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Ferguson. Dobra ta interwencja. Szymański. Postanowił strzelać. A i piękna to była parada. Głęboko w pole karne zagrywa. Knight. Teraz Irlandia gra śmielej. Zalewski. Świetne, prostopadłe zagranie. Ciekawy był to pomysł z prostopadłym podaniem, ale dobra interwencja. Knight. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Szymański. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Niestety, zaprzepaszczona, świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem. Wystarczyło odrobinę pokombinować, zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Kalen. Gramy dalej. Korzyść. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się. Grają cierpliwie. Teraz wspaniała okazja. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo. Ogbene. I Ogbene popisuje się teraz dobrym zagraniem. Tutaj coś nie zatrybiło. Dochodzi do podania. Groźnie. I proszę, bramkarz był na miejscu. Piotr Zieliński. Jest strzał. Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. Dobra intuicja, jest przejęcie. Seamus Coleman. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. Gwizdek, czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. Sytuację wyjaśnia teraz Robert Lewandowski. Szymański. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Kiwior. Oj, prosta strata. Polacy oskrzydlają rywali. Jest tam Buksa. Będzie groźnie. Danie interweniuje bramkarz. No nie. Prosto pod nogi rywala. Piotr Zieliński. O, to była świetna okazja, by podwyższyć prowadzenie w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak tego nie wykorzystał. Nadal prowadzą jednym golem. Takie sytuacje mogą się później zemścić. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak.
Seamus Coleman. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Znowu mają piłkę. Piotr Zieliński. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Za to wejście, będzie rzut wolny. Podanie do Adama Buksy. Blokuje bez kłopotu. Ferguson. Takie faule nie uchodzą płazem. Kalen. Ferguson. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Buksa. Knight. Seamus Coleman. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. I zespoły... Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Gra przerwana. Stały fragment dla drużyny przeciwnej. Mogą wyrównać stan meczu. Tak jest! Mamy wyrównanie! Ależ ważne trafienie teraz. Posłuchajcie Państwo tylko trybun. Ależ szał radości. Wrócili z dalekiej podróży. Rywale już byli pewni swego, a tymczasem finał rozpoczyna się na nowo. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Jan Bednarek. Okbene. Nie dało się jedną stroną, to próbują drugą. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Ten kontratak zaczął się nieźle, ale nic z tego nie wyszło. Adam Buksa. Ajajaj, sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Coś nie wyszło przy wznowieniu, już przejmują. Ferguson. Johnston. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Robert Lewandowski. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Co teraz? Będą prowadzić!
Piłka odbita. Będzie rzut rożny. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Szymański! I tak, proszę Państwa, obejmują teraz prowadzenie. Co się dzieje na trybunach? Popatrz tylko, Tomku, fani coraz mocniej wierzą w końcowy sukces. Fatalny błąd. Jak już chcemy wykopywać, to róbmy to skutecznie, a nie tak. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznym miejscu zwykle kończy się nieszczęściem. I tu mamy tego przykład. Myślę, że w szatni będzie sporo do powiedzenia o tej sytuacji. Nie utrzymali teraz piłki. Lewandowski ma teraz piłkę. McLean. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Chcieli szybko ruszyć z kontrą, ale będą musieli teraz budować atak pozycyjny. A teraz będzie dobra okazja. Dobra interwencja bramkarza. Daleko dogrywa w pole karne. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Teraz będzie niebezpiecznie. To powinien być gol. No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi piłkarzowi takiego formatu. To wykonanie będzie kandydować do miana kiksu kolejki. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Strata, przejmują piłkę rywale. Buksa przy piłce teraz. Piękny był to wolej, no ale jednak Budło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Szymański. Kiwior. Ależ zagranie. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Polska w natarciu. I teraz szuka Zielińskiego. Spokojna interwencja. Zagrożenie oddalone. Nie ma. Blok, brawo. Dobry pressing. Odebranie piłki pod polem karnym. Przenoszą teraz grę na drugą stronę boiska. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Szybkie dogranie w pole karne. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Pewnie to teraz broni. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Nie, to nie mogło zaskoczyć. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. Przemysław Frankowski. No, zdrowo to teraz przerzucił na bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Ferguson. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Robert Lewandowski rusza do przodu, obrońcy muszą uważać. Nie ma gola, tylko poprzeczka. Podanie do Zielińskiego. Co za blok!
Słupki i poprzeczki to kapryśni sprzymierzeńcy. Tym razem jednak bramkarz miał szczęście, aż odetchnął. Nie ma gola i wciąż tylko jedna bramka do odrobienia. Szczęście tutaj nie dopisało. Mało brakowało do bramki. Teraz muszą biegać za piłką. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Przemysław Frankowski. Lewandowski ma teraz piłkę. Strzela Lewandowski! Gol! Była bramka przewagi, a teraz są dwie. Trzeba wziąć się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Taki snajper jak lewy nie mógł tego zepsuć. Z potężną siłą uderzył na bramkę. Jak pozwalasz dograć do Roberta, tak to się zwykle kończy. A więc mamy 3-1. Johnston. McLeay w nogach do przeciwnej bramki, coraz bliżej. Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Mamy przechwyt. Kiwior. Bednarek. Próbują rozerwać obronę, wymieniając podania. Próba strzału. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Będziemy mieli zmianę w zespole biało-czerwonych. Daleka piłka z rogu. Ryzykowne zagranie. Tak jest! Bramka! Tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością poznaliśmy zwycięzcę meczu. Spójrzmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania. Doskonałe, pewne wykończenie, nie myli się, uderza mocno i słusznie. Jest tak bliska, nie ma co bawić się w półśrodku. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Collins. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Bierzemy dośrodkowanie w pole karne. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. Ależ teraz podanie w uliczkę i dopada do tej piłki. Popatrzmy. Bramka, proszę Państwa. Tym samym ma już na koncie hat-tricka. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans. Powiedzmy sobie to jasno, bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi liczebnej? Przed nami ostatnie 2 minuty regulaminowego czasu. Dobry teraz przerzut. Upsa przy piłce teraz. Coś niesamowitego! Jeszcze jedna bramka! Ewidentnie rozwiązał się worek z kolami. Ani myślą zwalniać tempa. To jest knockout!
Mamy teraz powtórkę. To dośrodkowanie było po prostu znakomite. Przy takiej centrze nie trzeba się było nawet szczególnie wysilać. Nie musiał podskakiwać. Wystarczyło, że ruszył dobrze głową i piłka zatrzepotała w siatce. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Buksa przy piłce teraz. No i mamy gola! Co to było za uderzenie? Zobaczmy to jeszcze raz. Piłka z całą siłą, jak rakieta, poleciała w stronę bramki. Wobec takiej siły nikt nie miałby szans. McLean. Callen. Sędzia pozwala grać dalej. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Gwizdek, czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. No i wybija piłkę. Koniec! Polska sięga po złoto Euro 24. Coś niewiarygodnego, brak słów. Czy ktokolwiek się tego spodziewał? Nie, ale narzekać zdecydowanie nie będziemy. Tyle turniejów, prób, kadrowych zmian, ale w końcu to mamy. Powtórzmy to. Reprezentacja Polski ze złotym medalem na Euro 2024. Uszczypnij mnie, bo nie wierzę w to, co słyszę i w to, co widzę. Delektujmy się tą chwilą. Przyznam się Państwu zupełnie szczerze. Nie spodziewałem się, że dożyję takiego momentu, ba, że my wszyscy doczekamy chwili, że biało-czerwoni będą najlepsi na starym kontynencie. To wzruszający moment. Zresztą, co ja będę mówił? Proszę posłuchać, proszę popatrzeć. To jest wielki dzień! Polska! Polska mistrzem Europy! Niesłychane! Tyle czekaliśmy na to, aż w końcu się udało! Aż mowę odbiera, ale może po prostu się cieszmy! Na analizy przyjdzie czas później! Widzimy teraz piękny obrazek! Zespół cieszy się z kibicami, którzy dotarli tutaj na finał Euro 24. Z pewnością nigdy nie zapomną tej chwili. Tak, można też zobaczyć więź między zespołem a kibicami. Myślę, że ekipa wiele zawdzięcza dopingowi i wsparciu swoich wiernych fanów.